Siemanko, widzowie, na kolejnym odcinku i dzisiaj troszeczkę inaczej, bo dzisiaj mamy odcinek z CS-a. Będzie to opening kapsuł. Mamy dzisiaj po 10 kapsuł z każdego rodzaju. No i robię ten test ze względu na to, że chciałbym jakby sobie też jakieś naklejki zostawić, żeby one podbiły potem na cenie, więc jakoś inwestuję sobie w to. A po drugie chciałbym zobaczyć, czy w ogóle opłaca się to otwierać. No i wy sobie zobaczycie przy okazji, nie otwierając żadnej tam tej kapsuły. No to ja je otworzę po prostu, żebyście wiedzieli. No i też zobaczymy po prostu, jeżeli już macie otwierać, to które byście mieli otwierać. Na końcu każdej jakby serii skrzynek będzie napisane, ile wydaliśmy na te 10 kapsuł, a ile zyskaliśmy albo straciliśmy, więc myślę, że naprawdę spoko opcja. A więc przechodzimy sobie do openingu i dzisiaj jest ze mną Ickowa, która będzie ze mną otwierać te skrzyneczki, więc zobaczymy, czy będzie miała farta. Możesz się przywitać. Siemka. No, więc zaczniemy sobie tutaj od tych pierwszych, no i zobaczymy. Będę się pytał Ickowej, czy uważa, że jest dobra naklejka, czy niedobra. Zobaczymy, czy trafi. Możemy też w ceny sobie celować i zobaczymy. Dobra, lecimy z pierwszą. No i zobaczymy, co nam z pierwszej tutaj kapsuły wypadnie. No i jak uważasz, myślisz, że droga, czy niedroga? Nie. No ja też uważam, że niedroga. Cena myślę, że około 30-40 groszy. Możemy sobie sprawdzić tak na szybko. I to jest 40 groszy, czyli w sumie miałem rację. Dobra, no to przechodzimy do drugiej. Ja otworzyłem pierwszą, to teraz Ickowa sobie drugą otworzy. No i zobaczymy. Oby miała więcej szczęścia niż ja. No i dobra, jest fioletowa w hologramie, chociaż ona i tak nie będzie zbyt dużo warta. No ale oczywiście sobie sprawdzimy cenę. Niebieskich nie będziemy sprawdzać ceny, ale w jakiejś hologramie czy w folii będziemy sprawdzać. 2,50. No to jak sobie ją przetrzymamy, no to myślę, że koło piątki, szóstki będzie warta. Dobra, lecimy sobie z następną, będzie to trzecia. No na razie jesteśmy na minus, na razie jesteśmy na minus. Oj, czerwona przeleciała, no i mamy Virtus Pro. To jest chyba około 80 groszy, już nawet nie sprawdzamy. Teraz Ickowa leci. No na razie Ickowa ma większe szczęście niż ja. Ja dwa razy niebieska, ona raz fioletową w hologramie i było blisko czerwonej. No po raz kolejny słabo, po raz kolejny słabo, więc tak jak widać ta kapsuła no średnio daje, dobra, teraz ja, piąta otworzona kapsuła, no i oby chociaż jedna jakaś taka fioletowa albo czerwona, jakbyśmy tą tylo czerwoną trafili, to jesteśmy 400 zł do przodu, no ta jest średnia, dobra, dawaj, szósta. No na razie jest słabo, na razie jest słabo, takie 10 kapsuł kosztuje 37 zł. A my na razie mamy około dyszki, może nawet nie, no po raz kolejny kiepsko. No nawet nie wiem, czy mamy dyszkę, mamy gdzieś tak może z 6 zł. No ale jeszcze 4 skrzynki, czy tam kapsuły, jak zwał, tak zwał. No i zobaczymy, może się odbijemy, może się odbijemy. No i mamy, okej, jest fioletowa. Z ciekawości sobie sprawdzę, ile ona kosztuje. Chyba nie będzie też droga, ale sobie zobaczymy. 4,20, okej, okay. Nawet 20 zł kosztowała przez jakiś czas. No to już nie jest najgorzej. Zostały 3, dawaj Ickowa, teraz ty. Zrymowałem, nie? Zrymowałem sobie. I Fnatic. To jest Face, myślałem, że Fnatic. No to też tak średnio, to może być koło złotówki. No i po jednej nam zostało. No musielibyśmy teraz trafić coś za 2-3 dyszki, no za 2 dyszki, żebyśmy chociaż na 0 wyszli. No i znowu Face, okej, okay, czyli słabo. No i Ickowa ostatnią z tej puli sobie otworzy teraz. No i dawaj, czerwoną albo chociaż fioletową będzie dobrze. No i niestety słabo, czyli tak jak zaczęliśmy, tak zakończyliśmy tą samą naklejką. Tutaj zaraz gdzieś wam się pojawi, ile po prostu żeśmy stracili, bo na pewno żeśmy stracili tutaj na tej skrzyneczce. Dobra, przechodzimy sobie do kolejnych. Teraz ty zacznij może. Tutaj uważam, że ten pojemnik jest niby najsłabszy, bo chyba są najtańsze te naklejki. Ale zobaczymy, może się zdziwię. Fnatic, to jest Fnatic, okej. Okay. Sprawdzę tak sobie, ile kosztuje, bo nawet nie znam ceny tego. Okej, okay. Złoty 40. Oj, nie chcę, to wyszedłem. To nie jest najgorzej, dobra. Teraz ja lecę. Czyli jakbyśmy Fnatic trafili w folii, no to byśmy byli chyba... by nam już się zwróciły te skrzynki, które otwieramy. Okej, okay. Kolejna Fnatic. No to jest po złoty 40. No, na razie jest lepiej niż poprzedniej, ale to dopiero dwa pojemniki za nami. No i przeleciały dwie czerwone i znowu Fnatic. Okej, okay, no niby nie tak źle, ponieważ no to jest te złote 50, złote 40, one myślę, że po 3 złote niedługo będą. No ale my szukamy czegoś naprawdę mocnego. My szukamy czegoś naprawdę mocnego i okej, okay, mamy folię Astralis i ja myślę, że to będzie dużo warte.
Proszę, 30 zł chociaż. Dobra, 25 zł, czyli to będzie około 4 dyszek warte, więc tutaj myślę, że już wyjdziemy na plus z tych pojemników, więc naprawdę spoczko. Okej, ja już jestem zadowolony, jeśli chodzi o ten pojemnik. Zobaczymy w najlepszy pojemnik, moim zdaniem. Okej, Fnatic w hologramie, to będzie koło dyszki. Tak mi się wydaje. No, jednak ten pojemnik jest tutaj dobry. No dobra, 6 zł, dyszkę będzie warty. Więc dobra, tutaj myślę, że już wyjdziemy na 0, a może i na plus, ponieważ jeszcze chyba zostały nam 3. No i daj coś dobrego. I tak jest! Mamy czerwone Liquid. I skawa, ile myślisz, że to jest warte? Nie, 50 zł. Z 50 zł uważasz? Kurde, ale nam się fartnęło. Nie wiem, ile to będzie warte, ale jest czerwona. Proszę, stówkę. 160 zł. Okej, czyli to będzie jeszcze droższe. Myślę, że to zostawię sobie naprawdę zarąbiście. A tu jeszcze nam zostały 4 z tego, więc tutaj ogólnie tą jedną naklejką jesteśmy 50% na plusie, jeżeli chodzi o cały opening, więc już jest naprawdę dobrze. Okej, teraz słabo. Kurde, ale siadło, bardzo fajnie. Dobra, dajcie jeszcze jedną jakąś folię albo hologram z tej skrzynki, będzie dobrze. Dobra, Fnatic, nie jest najgorzej. Dobra, leci Szyckowa, jeszcze po jednej mamy. Jak uważasz, dobry pack opening? Bardzo. Bardzo dobry, nie? A jeszcze przed nami jest 12 pojemników, więc myślę, że naprawdę spoko. I dobra, tutaj mamy kiepsko i lecimy z ostatnim. Lecimy z ostatnim. No i później przechodzimy do tam, gdzie jest Navi. A Navi sama niebieska kosztuje około 3 zł. Ja też już mam troszkę w magazynie ich, więc one myślę, że będą około 5-6 zł warte. No i dobra, uważam, że lecimy teraz z najlepszym pojemnikiem, najwięcej wartym. Więc lecimy. Dobra, dajcie Navi w folii i będzie kozak. Ujojoj, przyleciała czerwona. Dobra, to jest słabe. Teraz Ickowa, zobaczymy. Nawet nie pamiętam, kto trafił tą czerwoną, czy ja, czy ty. Ale chyba ja, nie? Chyba ja trafiłem. Dobra, lecimy. Dobra, tu jest słabo, tu jest słabo. Czyli na razie pojemnik, który najbardziej jakby oczekiwałem najlepszego dropu, na razie wypada najgorzej. I okej, mamy folię. Nie, hologram Spirit. On jest chyba warty koło dyszki, z tego co pamiętam, bo już mam taką jedną, ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. A nie, 4 złote, dobra, no to, aha, bo to Navi jest koło dyszki warte. Dobra, no to lecimy dalej. Chciałbym chociaż jeszcze z dwie normalne Navi, albo chociaż jakiś hologram Navi, byłoby naprawdę fajnie. No i przyleciał hologram, niestety. No tutaj słabo, słabo. Dobra, lecimy. Jeszcze 6 pojemników. No ja już tak jestem zadowolony, ponieważ jesteśmy na plusie. No i jeszcze mamy hologram. Okej, mamy jeszcze holo. Vitality, więc to też może być chyba warte coś. Okej, jednak nie, 2 złote. Dobra, 5 zostało do końca. Ja otwieram wszystkie. Dobra, no to Ickowa otwiera wszystkie. Ja już chyba swoje szczęście wyczerpałem dzisiaj. Czerwona trafiona i szkoda, że nie zatrzymała się na Navi, bo mamy chociaż 3 złote. Tu mamy furię. Dobra, jeszcze 4. Dawaj, jedną folię i będziemy już naprawdę na fajnym proficiku. Dobra, jest holo. Nie wiem, ile warte. Nawet nie będę sprawdzał. Albo możemy sprawdzić, jak chcesz. No to sprawdź sobie. Tak, sprzedaj na rynku społecznościowym. No i to będzie 2 złote, 2 złote. Okej. I jeszcze 3 kapsuły. No jakbyśmy jeszcze jedną czerwoną trafili, byłoby naprawdę kozacko. No ale no nie spodziewam się, żebym czerwoną jeszcze trafił dzisiaj. No słabo, słabo. Dobra, jeszcze dwie. I lecimy. Jeszcze dwie i lecimy. Dajcie, jedna folia i... Ej, słabo, słabo. Dobra, ostatnia. No i zobaczymy, co będzie w ostatniej. I czerwona przeleciała. Dobra, słabo, czyli te pojemniki, które tak naprawdę miały najwięcej nam dać, dały nam najmniej, a te pojemniki, które miały nam nie dać, dały nam czerwoną naklejkę, więc myślę, że naprawdę spoko. Jeżeli Wam się spodobał oczywiście odcineczek, no to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie jakiś komentarz. Myślę, że to jest fajna odskocznia na moim kanale, ponieważ zazwyczaj sobie dajemy ze stronek, teraz sobie daliśmy z CS-a i napiszcie w komentarzu oczywiście, co o tym myślicie. No i napiszcie też, jakie Wy trafiliście naklejki, bo na pewno wielu z Was to otwierało. A my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się. Siemanko.